To moja córka, Aleme. Będzie pana uczyła. Zniknęli równie tajemniczo, jak się pojawili. Pozostawili jednak przekazy ustne, bębny, miedziane dzidy, korony. Nikt nie wie, co się z nimi stało, ale pochodzą od nich nasze plemiona. Proszę się nie śmiać. Pańskie życie zależy od tego, ile pan zapamięta. Kto się śmieje? W szkole kazano nam czytać Szekspira. A to mały pikuś w porównaniu z waszą tysiącletnią kulturą. Ale myśmy łamali sobie na nim zęby. Nasi przywódcy dzielą się na dwie kategorie. Maka, Tulama.